Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książek z kanału Konrad Książek Giełda, pieniądze, inwestycje. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch spółkach, które można powiedzieć, że od 2020 roku radziły sobie dobrze, a nawet bardzo dobrze, ale te ostatnie miesiące jednak były dla nich gorsze. I jeżeli chodzi o te spółki, dwie można powiedzieć mocno różne od siebie branży. Zaczynamy od branży drzewnej i tutaj mówimy o spółce KPPD. Spółka KPPD właśnie zajmuje się tą branżą drzewną, to jest między innymi tarcica i glasta to jest ich taki można powiedzieć naj, najważniejsza część, część biznesu to jest też oczywiście oczywiście różnego rodzaju no, tarcica do zabudowy ogrodu, no, oni są powiązani z tą branżą, branżą budowlaną, ale to co jest też chociażby też drewno o połowę, także ta dywersyfikacja jest, chociaż trzeba tu przyznać jednoznacznie, że jednak branża budowlana jest taka najbardziej najbardziej istotna, jeżeli chodzi właśnie o spółkę KPP, o spółkę KPPD. Ich drewno można wykorzystać no, do, wielu, do wielu tutaj zastosowań i biorąc pod uwagę spółkę, no to na pewno ma dla nich znaczenia cena cena tarcicy. I jeżeli chodzi o tę cenę, zauważmy, że, w 2020 roku, 2021 roku, no może w drugiej połowie 2020, te ceny poszły bardzo mocno do góry. Zauważmy, jak, jak te, ceny, te ceny rosły. W tym momencie jesteśmy mniej więcej na poziomach sprzed z, z tych wszystkich zawirowań, sprzed 2020 roku, więc te ceny można powiedzieć, że wróciły do takich zupełnie naturalnych, naturalnych poziomów. Jeżeli chodzi o cenę akcji spółki, to zauważmy, że oni dochodzili do 100 zł w momencie, kiedy pokazywali bardzo dobre wyniki finansowe. No ale teraz widać, że już rynek ich tak dobrze nie wycenia. To jest pokłosie tego, co się w tym roku prawdopodobnie będzie działo i co już się troszeczkę dzieje, czyli między innymi, te, między innymi to jest pokłosie tego, że ten popyt już nie jest aż tak duży, jeżeli chodzi właśnie o ich, o ich produkty, i co za tym idzie, wyniki finansowe też nie będą aż tak spektakularne, no bo trzeba przyznać, że ten 2022 rok. Zauważmy. To jest 50, ponad 50 milionów złotych zysku netto, gdzie wcześniej, jeszcze przed tym 2020 roku, oni robili po 3-5 milionów, czyli to jest dziesięciokrotny wzrost około, jeżeli chodzi o zysk. No, nie, nie, nie ma się co dziwić, że spółka poszła tak bardzo mocno do góry. No bo skoro robimy 10 razy zysk z poprzednich, z poprzednich lat, przy przychodach oczywiście większych, ale nie aż tak bardzo większych, więc widzimy, że tej marże się, marże się bardzo mocno poprawiły. No ale można powiedzieć, że teraz to już wraca wszystko do w miarę takich normalnych poziomów, tych poziomów, które właśnie były przed rokiem 2020, no chyba że, że jeszcze coś takiego niespodziewanego się, się stanie. Oczywiście no nie można tego wykluczyć, no ale biorąc pod uwagę wszystko, wszystko co, to, co wiemy, no to te, te jednak marże wrócą do tych naturalnych, naturalnych poziomów. No i KPPD ze względu na tę taką dobrą, bardzo dobrą sytuację finansową wypłacało dywidendę 2 zł. Teraz jest rekomendacja 4 zł, czyli no dwa razy wyższa niż rok, niż rok wcześniej. No te 22 rok rzeczywiście bardzo dobry pod względem finansowym. Więc tutaj te 6,5 miliona złotych na dywidendę nie będzie niczym, niczym absolutnie dziwnym. Na razie to jest rekomendacja. Czekamy na walne zgromadzenie, które będzie na koniec maja, 26, 26 maja. W każdym razie, jeżeli wrócimy jeszcze do tych wyników finansowych, to możemy zobaczyć, że Pierwsza połowa 2022 roku bardzo dobra. Zauważmy te przychody grubo powyżej 100 milionów złotych, zyski grubo powyżej 20 milionów złotych. No jednak druga połowa wyraźnie słabsza, tak naprawdę wyraźnie. Okolice 5 milionów złotych zysku netto to i tak jest lepszy wynik niż przed tym 2020 rokiem, ale w porównaniu do tego, co jeszcze było w końcówce 2021 czy na początku 2022, to jest rzeczywiście duży, duży zjazd. Stąd też zjazd, jeżeli chodzi właśnie o kurs akcji, który jest z tych okolic 100. Złotych zjechał do nawet 60, teraz jest okolice 70, 70 zł, czyli spółka wyceniana na 111-112 milionów złotych. Jeżeli chodzi o polską giełdę, trzeba przyznać, że to nie jest jakaś taka duża, duża firma. 120, 112 milionów to, to raczej, raczej firma z tych, z tych mniejszych. No i patrząc na to, co się działo w tym 2022 roku. No to mówią o tym, że w pierwszym półroczu utrzymywała się dobra koniunktura na produkty, wyhamowując stopniowo w trzecim kwartale, aż do znaczących spadków w ostatnich miesiącach 2022 roku. Więc tutaj jasna jest deklaracja, że, że ten drugi półrocze było gorsze. No i pytanie, czy jest jakaś odbudowa w tym pierwszym kwartale, w tym początku 2023 roku. No na ten moment takiej odbudowy nie widać. Zresztą za chwilkę sobie też do tego, do tego przejdziemy. Jeżeli jeśli chodzi o spółkę, no to mówią, że perspektywy na rok 23 są trudne do prognozowania, chociaż raczej pierwsza połowa bieżącego roku będzie kontynuacją wyhamowania gospodarki z roku 2022, czyli spółka nas jasno y, przygotowuje do tego, że raczej no, wyniki z pierwszego półrocza 2022 roku są absolutnie nie do, po pierwsze nie do przebicia, a po drugie nawet nie do zbliżenia się, więc to jest można powiedzieć ten problem, który też widzą, y, widzą tutaj akcjonariusze i oczywiście ja wiem, że biorąc pod uwagę jeszcze raz to, co było w 2017 czy 2018 roku, to teraz mamy dużo lepsze te wyniki finansowe, no ale jednak po takiej bardzo mocnych wzrostach i na kursie i na właśnie tych finansach i na poziomie zysku netto, po spadkach tego zysku netto, nawet do takich średnich powiedziałbym, powiedziałbym poziomów, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład przed 2020 było nisko, 2022 rok, pierwsza połowa to było wysoko, to można powiedzieć, że tak spadliśmy, spadliśmy do tych średnich poziomów, to i tak nie ma co się dziwić, że właśnie ten spadek kursu akcji do tego, do tego doszedł, no bo tutaj te oczekiwania były bardzo wysokie ze względu właśnie na te bardzo Wysokie wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2022 roku, zresztą tutaj to widać, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o poziom na półrocza, i zauważmy, 20 czy 21 rok. No widzimy, że jest tu podobnie. W 2021 nawet ten popyt zaczął rosnąć, już w drugim półroczu. W tym momencie widzimy takie no, mocne, mocne wyhamowanie. I znów jesteśmy wyżej niż w 2020 roku. Pamiętajmy o tym, że inflacja też robi, też robi swoje, więc nawet jeżeli rośniemy rok do roku o te 10%, powiedzmy, procent, to i tak sprzedażowo możemy lekko spadać, no bo inflacja na poziomie kilkunastu procent, w zależności od tego, jaki jest jaki, jaki produkt. Na różnych produktach, oczywiście, ta inflacja jest, ta inflacja jest różna. No i tutaj. I sama spółka mówi właśnie, że... To drugie półrocze, że, że, to, że to drugie, drugie półrocze było, było słabsze. Też średni kurs euro do złotego w 2022 roku to był 4,69, w 2021 to 4,57, a mamy 30% udział w sprzedaży, sprzedaży eksportowej. W sprzedaży ogólnie ogółem wpłynęło na wzrost sprzedaży i w wyniku o 3,6 miliona złotych, także te kursy walutowe no, też tutaj robią, robią pewną, pewną różnicę. No i tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, mówią, że w drugim półroczu właśnie był istotny spadek koniunktury. I jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o KPPD, istotne na uzyskane wyniki wpłynęły koszt surowca leśnego. Średnia cena surowca i lastego, to jest ten ich główny, można powiedzieć, surowiec, z kosztami zakupu była wyższa o 46%, dębowe o 77%, bukowe o 85%. Wrost, wzrost ten w połączeniu ze wzrostem kosztów zakupu spowodował obniżenie wyniku o ponad 74 miliony, miliony złotych. Więc tutaj no, mówimy o naprawdę dużych, dużych wzrostach, zauważmy 46%. 77 i nawet 85%, więc wzrost no, przepotężny. Tutaj to trzeba, jasno sobie, trzeba to jasno sobie powiedzieć, i można powiedzieć, że też dobrze to widać na przykładzie te, te przychody, dobrze widać na przykładzie poszczególnych kwartałów, jak trzeci, czwarty kwartał są o wiele o wiele słabsze no i co niepokojące, czwarty kwartał jest słabszy od kwartału trzeciego, więc tutaj mówimy o tym, że ten, ten regres postępuje, ten, ten spadek popytu postępuje i to można powiedzieć, że no dosyć, dosyć, dosyć mocno, a nawet, nawet bardzo, bardzo mocno. No i jeżeli chodzi o spółkę, no to spółka mówi, że ograniczony dostęp do surowców energetycznych, wzrost cen na rynkach światowych zaskutkował wzrostem cen produktów ubocznych, np. trociny. Przełożyło się to na zwiększenie zwiększenie przychodów ze sprzedaży i w wyniku na sprzedaży o ponad 30 milionów złotych, więc to jest też taka dosyć ciekawa sytuacja, ale negatywnie wpłynął ceny wpłynęły ceny zakupu surowca drzewnego. I też wzrost kosztów transportu, 2,6 miliona złotych, ten koszt, ten koszt, ten koszt, ten koszt transportu. I przy ograniczonych możliwościach do kupienia, zwłaszcza w pierwszym półroczu, surowców z lasów państwowych, spółka poszukiwała innych źródeł jego dostaw, i rzeczywiście ten import jest no, dosyć duży w stosunku do tego, jak to było w, w, ostatnich, w ostatnich latach. Zauważmy, że ta tarcica i glasa to jest największy udział w, w przychodach tam prawie 40%. Proc procent. I jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi właśnie o ten import To zauważmy, że w 2022 roku To było 8,5% Gdzie wcześniej to było no, okolice 0% 4,6, Ale i tak mówimy, że jednak to z lasów państwowych Biorą no, zdecydowaną, zdecydowaną Większość, jeżeli chodzi właśnie o ich, o ich produkty No też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o te, te Ceny, no to jest pewne ryzyko No bo głównym dostawcą surowca są lasy państwowe Około 90% No i to daje im, im monopolistyczną Pozycję i to jest myślę, że też no, nie do końca pozytywne właśnie dla KPPD, gdzie, gdzie lasy państwowe tak naprawdę mają ten, e, mają ten monopol, więc to jest, można powiedzieć, pewien problem, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o jakieś potencjalne rozwiązanie tego problemu, no ja nie widzę żadnego, żadnego wyjścia tutaj. Lasy państwowe od wielu lat właśnie są, są no mają tę pozycję monopolisty i prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak zostanie. I tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, no to ważny jest dla nich wolumen surowca możliwy do uzyskania. Ten zależy ściśle od ustaleń właśnie lasów, lasów państwowych. No więc tutaj można powiedzieć, że są mocno zależni od tych lasów państwowych. To, to nie jest oczywiście pozytywne, Informacja dla, dla spółki, no i pytanie, czy ten, ten regres będzie postępował. No już w 2022 roku widzieliśmy, że, że są problemy jakoś z koniunkturą, zresztą nawet tutaj niektóre fabryki pracowały po 3-4 dni w tygodniu. Tutaj staje budowlanka, a wraz z nią pada cała gałąź gospodarki, czyli przemysł drzewny, i to była informacja z, z października 2022 roku. Tutaj, jeżeli chodzi o Różnego rodzaju spółki, na przykład Drevpol, mówi, że czują kryzys. Obroty spadły o około 30% i to pomimo znacznego obniżenia cen. Także ten 22 rok rzeczywiście no dosyć dosyć ciężki jeżeli chodzi o tę branżę branżę drzewną biorąc pod uwagę te pierwsze półrocze no to dostawy surowca w pierwszej połowie 23 roku oni już powiedzieli jakie będą te dostawy szczecinek pół miliona 173 piła i 16,5 Szczecin, no patrząc na zakupy w drugim półroczu 22 roku, jakoś to porównując, zauważmy, w Szczecinku 48,6, a tu mamy 37,5, w Szczecinie niecałe 11, mamy 17,3. I w pile 10,1 mamy 16,5, czyli w miarę podobne, tak? Zauważmy, w Szczecinku mniej, ale w innych, w innych trochę trochę więcej, więc w miarę podobnie jak to było w tym drugim półroczu, a porównując już do, do pierwszego półroczu, do pierwszego półrocza 2022 roku, to zauważmy, że, że ze szczecinka brali drewno na kwotę 49 milionów złotych. Tutaj mamy 37,5, więc, więc mniej. Ze Szczecina 21 milionów złotych, teraz 16,5, czyli mniej. No i Piła 13,6 miliona, teraz 17,3, czyli trochę więcej. No ale też pamiętajmy, że ten, ta cena drewna też fluktuje w czasie. Także to nie da się tak jednoznacznie porównać cenowo. Warto by to wolumenowo jakoś porównać, ale o wolumenach tutaj spółka KPPD nie informuje nas dokładnie, jakie to są jakie to są wolumeny, no w każdym razie mnie osobiście absolutnie nie dziwi ten spadek, jeżeli chodzi o ceny, ceny akcji, pierwsze półrocze teraz niestety będziemy porównywać w wynikach rok do roku, no a to pierwsze półrocze, jak mówiłem, było naprawdę bardzo dobre 20 milionów złotych zysku netto no myślę, że będą tutaj duże minusy rok do roku, patrząc i pod względem zysku i pod względem przychodów pod względem przychodów może nie aż tak potężne ze względu właśnie na tę inflację, która jednak Trochę sprzyja spółce, ale pod względem zysku netto myślę, że tutaj naprawdę musimy się przygotować na potężne minusy rok do, rok do roku. Jak mówię, mnie absolutnie nie dziwi ten, ten spadek, jeżeli chodzi o spółkę KPPD. Rzeczywiście, no na ten moment jakiegoś odbicia nie widać. Może w drugim półroczu, no ale teraz jeszcze jest za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić. Bezpieczny kredyt 2% to jest coś, na co liczy branża budowlana. Czy dla KPPD to też, to też będzie takie bardzo pozytywne? No zobaczymy. Ja tutaj obawiam się troszeczkę, że, że on ten bezpieczny kredyt 2% wcale nie musi mieć aż takiego dużego przełożenia na ten rynek, ogólnie rynek budowlany. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że dopiero w drugim półroczu będziemy mogli jakieś nowe wnioski wyciągnąć, właśnie ze spółki KPPD. I na początku mówiłem o tym, że już zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi o ten 23 rok. Rzeczywiście te pierwsze wyniki finansowe mamy, no bo tak wracając jeszcze do tego pierwszego półrocza 22 roku, one było bardzo dobre. Pierwszy kwartał ponad 20 milionów złotych zysku netto 140 milionów przychodów, a jeżeli chodzi o wstępne wyniki za pierwszy kwartał 23 roku, no to mamy y, przychody 113,2 miliona złotych mocny spadek w stosunku do 22 drugiego. zysk brutto ze sprzedaży 24,4 wobec ponad 45 milionów przed rokiem i zysk netto na, na poziomie 6,2 miliona w stosunku do 20,6 w Roku to no więc mocny spadek. Zauważmy, że to są troszeczkę lepsze wyniki niż w trzeci, czwarty kwartał. Bo mamy 6,2 miliona złotych zysku netto. Przychody powyżej 100 milionów tutaj do tej pory to było poniżej 100 milionów. Więc to jest, można powiedzieć, taki no, lekki promyczek nadziei. Ale trzeba przyznać, że jednak w porównaniu do tego pierwszego kwartału 22 jest słabo. No i biorąc pod uwagę, że drugi kwartał 22 to jest jeszcze wyższa baza, no to znowu spodziewamy się bardzo, bardzo mocnych zjazdów rok do roku. A drugą spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka Śnieżka. No śnieżka, myślę, że absolutnie nikomu nie muszę spółki, spółki przedstawiać. Myślę, że wiele osób ma w domach ściany pomalowane właśnie. Farbami z marki, marki Śnieżka. No i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę, to zauważmy, że oni nie działają tylko w Polsce. Polska to jest rzeczywiście no, duża część, największa część ich, ich działalności, ale to jest też Ukraina czy, czy Węgry, no i jakieś tam pozostałe, pozostałe rynki. Co ciekawe, jeżeli chodzi o tę Ukrainę, w tym momencie wygląda to bardzo dobrze. To znaczy, no, w, w porównaniu do tego, co jeszcze było niedawno, w, też patrząc na to, że jednak są tam wciąż te działania wojenne. Trzeba przyznać, że ten rynek ukraiński dla Śnieżki na razie wygląda, wygląda korzystnie i jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi właśnie o, o spółkę, no to spółka właśnie, właśnie mówi, że negatywnie na wyniki wpłynęła niższa sprzedaż na rynkach, na rynkach węgierskim w ujęciu złotówkowym w walucie lokalnej, w walucie lokalnej odnotowano, odnotowano wzrost i też ukraińskim, no właśnie ze względu na, na tę wojnę, ale teraz sobie przejdziemy do tego, że, że jednak biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tym momencie na Ukrainie, no to wygląda to dobrze, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o sam, sama sprzedaż w, w śnieżce. I patrząc na spółkę. Oni też można powiedzieć, że od tego, w tym 2020 roku no bardzo dobrze wyglądali. 2020 rok były te lockdowny i okazało się, że wiele osób po prostu wzięło się za remonty, przez co też te wyniki śnieżki były naprawdę dobre. Jak sobie zobaczymy na ten wynik z 2020 roku 800 milionów złotych przychodów i pierwszy, no i jak na razie jedyny raz przekroczyli te 800 milionów złotych przychodów i ponad 70, no prawie 78. Milionów złotych zysku netto akcjonariusz jednostki, jednostki dominującej. No i to też absolutne rekordy, jeżeli chodzi o spółkę. On tutaj właśnie te lockdowny można powiedzieć dobrze spółce zrobiły, no bo wiele osób wzięło się za te, za te remonty, więc ten 20 rok naprawdę udany, jeżeli chodzi o spółkę. No widać, że 22 już nie. Aż tak mocno, nie jest aż tak mocno udany. Przychody mniej więcej tak jak w 2021 roku, no ale biorąc pod uwagę inflację, no to ta sprzedaż można powiedzieć, że, że spadła. Zysk też, czyli widzimy tutaj jednak, że ta presja na, na, na rentowność jest i to mocna. Od razu widzimy koszty finansowe, które były do tej pory 2 miliony, teraz 20 milionów. 10 razy wyższe koszty, koszty finansowe, więc tutaj widzimy, jaki, no jaki to jest jednak, jednak kaliber, jeżeli chodzi właśnie o ten wzrost stóp procentowych, które właśnie w dużej mierze. W dużej mierze to, przez to rosną te koszty finansowe w, w spółkach. Spółka Śnieżka też jest spółka dywidendowa, to jest można powiedzieć taki weteran dywidendowy. Biorąc pod uwagę tę dywidendę za każdym razem tutaj przez ostatnie wiele, wiele lat ta dywidenda wpływa do nas na konto, chociaż za 2020 rok to było 3,60, później 2,50, teraz 2 zł Na tę dywidendę można się jeszcze załapać, bo ostatni dzień, w którym można właśnie, znaczy należy mieć akcję, żeby, żeby na tę dywidendę się załapać, to jest 12 maj. Czyli jeszcze można się tutaj załapać. Ciekawe, rekomendacja zarządu odnośnie właśnie tej dywidendy to było złoty 45 zł na jedną akcję, ale walne zgromadzenie akcjonariuszy stwierdziło, że, że będzie to 2, to 2 złote, jeżeli chodzi o jedną, jedną akcję. Więc tutaj no ta dywidenda można powiedzieć, że przez walne została trochę, trochę podwyższona w stosunku do tego, jaka była, jaka była ta właśnie rekomendacja, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, o zarząd. I patrząc na to, co się teraz dzieje i co się będzie działo w śnieżce przez najbliższe lata, no bo na to myślę, że najbliższe miesiące bardziej, na to należy, należy patrzeć. no też my tutaj liczymy oczywiście na jakiś wzrost budowlanki, biorąc pod uwagę to, co, co, o czym mówiłem przy KPPD. W śnieżce też ma zastosowanie, to znaczy wzrost budowlanki, jeżeli chodzi o jakieś odbicie w budowlance, byłoby na pewno bardzo korzystne dla spółki, czy w deweloperce. Więc tutaj też spółka no, zdecydowanie liczy na ten taki pozytywny impact kredytu 2%. Zobaczymy, czy. Czy on rzeczywiście tak będzie? Poprawa marsz jest priorytetem zarządu w tym roku i w latach, w latach kolejnych. Tutaj mówią o tym, że jeżeli chodzi o. Jest o wzrosty kosztów, no to wciąż one występują. Trudno nam jest w krótkim okresie czasu równoważyć te wzrosty i utrzymać marże przez dostosowywanie cen finalnych produktów. W 2023 roku spodziewamy się, że ta dynamika kosztów mocno wyhamuje, no i rzeczywiście mieliśmy mocny wzrost kosztów, głównie surowców, właśnie w tym 2022 roku. No teraz ta dynamika wzrostu powinna wyhamować, no bo nie mamy już aż takich mocnych wzrostów w tych, w tych surowcach. Raczej jest taka stabilizacja, stabilizacja cen, więc Tutaj raczej, raczej mówimy o tym, że, że aż tak dużych wzrostów nie powinno, nie powinno być. Tutaj liczą na to, że dynamika wzrostów kosztów mocno wyhamuje. Będziemy robić wszystko, by ta rentowność powoli wracała do poziomów, powiedziałbym, przed, przed covidowych. Jeżeli chodzi o spółkę, no to biorąc pod uwagę samą sprzedaż, no zauważmy, że w ostatnich latach wolumeny sprzedaży spadły, w 2021 roku zanotowaliśmy spadek wolumenów sprzedaży, i w 2022 również był spadek. Również w tym roku bierzemy pod uwagę, że może być to trzeci rok spadku wolumenowego. Więc tutaj, no, jeżeli nie będzie niczego jakiegoś takiego potężnego odbicia, właśnie w budowlance, no, to możemy mieć kolejny wzrost, kolejny rok z tymi spadkami. Jak mówię jeszcze raz, ta inflacja może powodować, że przychodowo będzie to wyglądało podobnie rok do roku, może nawet troszeczkę, troszeczkę lepiej. Chociaż myślę, że chcielibyśmy, żeby tak nie było, no bo wtedy to by oznaczało, że ta inflacja jest jednak niższa. Ale, ale pamiętajmy o tym, że, że tak biorąc pod uwagę samą sprzedaż, może ona spadać pomimo wzrostu, wzrostu przychodów. No i tutaj, jeżeli chodzi o udział w, w polskim rynku, zwiększył się, urośliśmy o 1 punkt procentowy z roku na rok, to jest bardzo dobry wynik przy tych, przy tych warunkach. Jeżeli chodzi o śnieżkę, no to chcą przeznaczać zyski na dywidendę oraz zmniejszenie zadłużenia. Będziemy chcieli przeznaczać zyski w kolejnych latach na dywidendę, z drugiej strony na zmniejszenie zadłużenia. Docelowo chcielibyśmy osiągnąć zadłużenie na poziomie 1 razy EBITDA. To, to jest myślę, że takie bardzo, bardzo bezpieczne zadłużenie. Zobaczymy, czy do, tego, czy do tego dojdą. W 2022 roku śnieżka przeznaczyła 53,5 miliona na inwestycje. Łączna wartość zaplanowana na inwestycje w 2023 Roku to ma być 42 miliony, czyli spółka ma się tutaj wolniej rozwijać, no ale też trzeba przyznać, że był ten taki duży program inwestycyjny w śnieżce na lata 2018-2022, ponad pół miliarda złotych, z czego same 270 milionów to było centrum logistyczne w, centrum logistyczne w Zawadzie. I biorąc pod uwagę to centrum logistyczne, to w ramach działań w ubiegłym roku, zgodnie z planem, uruchomili nowe centrum logistyczne Grupy Śnieżka. To największa jednostkowa inwestycja w środki trwałe w historii naszej firmy. Dzięki tej sprawnej realizacji udoskonalili procesy, procesy logistyczne. Tutaj z, z, Pozwoliło to zwiększyć jakość procesów i obniżyć. Ich koszty, więc naprawdę bardzo duża, bardzo duża inwestycja, no i w, w tym momencie oni obserwują korzystne trendy pre, premiumizacji rynku. No to jest dla nich korzystne, no bo tam jest wyższa marża. No problem jest taki, że wraz tą z, z tymi droższymi zakupami, jednak tych zakupów jest mniej ilościowo, więc to jest, można powiedzieć, taki, taki problem, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę. Tutaj biorąc pod uwagę to, co się działo w tym, 20, w tym 22, 22 roku i co będzie się działo w 23, to 23 dobrze się rozpoczął na tym rynku, i tutaj właśnie mówimy o tym rynku, rynku ukraińskim. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, to spodziewamy się całkiem dobrych wyników również w tle w tych wszystkich wyzwań, które na Ukrainie występują. Także jak mówiłem wcześniej, no ten rynek wygląda na ten moment rzeczywiście rzeczywiście coraz, coraz lepiej, pomimo tego co się oczywiście tam, tam dzieje. No, wracając, można powiedzieć, do tych kosztów i do tego wzrostu kosztów, o którym sobie już wcześniej mówiliśmy, no to, no to w 2022 rok rzeczywiście były te wzrosty. W pierwszym półroczu wzrost ten miał miejsce w większości grup surowców, biele dyspersje, żywice, pigmenty różnego rodzaju. W drugiej połowie roku ceny zaczęły się stabilizować, ale w ostatnich miesiącach 2022 roku powróciły do trendu wzrostowego ze względu na podwyżki cen energii. Elektrycznej, więc to jest też, można powiedzieć, coś, coś takiego nie do końca no, pozytywnego dla spółki, biorąc pod uwagę Biorąc pod uwagę tę sprzedaż w tym 2022 roku, zauważmy, Polska to jest prawie 68%, czyli powiększyła się jako ten udział w, w całej strukturze. Jeżeli chodzi o przychody, to były prawie 2% wyższe rok do roku. Węgry tutaj mamy na poziomie 17%, jeżeli chodzi o tę, o tę sprzedaż. Było 5,4% niższe rok do roku ze względu na osłabienie się węgierskiego forinta i Ukraina 8,6%, czyli też niewielki jakiś udział przychodów. Były 15% niższe w porównaniu rok do roku, no tutaj ze względu głównie na wybuch wojny, ale jak mówiliśmy, w tym momencie już aż tak źle to, aż tak źle to, to nie wygląda. No i patrząc na te już wyniki za sam czwarty kwartał to zauważmy, że, że no, są one słabsze nawet niż zakładał konsensus. 8% zysk netto zakładali stratę na poziomie 1 miliona, jest strata 3 miliony, no więc te jednak wyniki słabsze niż zakładany, zakładali analitycy. Też ze względu między innymi właśnie, właśnie na to, patrząc już na sam kurs akcji, widzimy, że przez ostatnie, ostatnie miesiące jednak to są, to są spadki, chociaż ten, 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 ten ostatni, ostatni miesiąc to jest takie wyhamowanie, Mniej więcej 72 zł. W, w tym momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o samą, o samą grupę Śnieżka. No i tutaj mówimy o tym, że zysk netto był obciążony przez rosnące koszty odsetkowe to o czym właśnie wspominaliśmy, wspominaliśmy wcześniej, spółka cały czas pokazywała słabą marżę brutto mimo wdrażanych w 22 roku podwyżek, podwyżek cen, cały czas to otoczenie makro jest, w, no jest dosyć, dosyć wymagające, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o śnieżkę. Tutaj patrząc na tę marżę, to spadła do 38, 4% w stosunku do 2022 roku. No i zobaczymy, jak to nowe centrum logistyczne będzie miało wpływ na wyniki. W 2024-2025 powinny być widoczne już efekty nowego centrum logistycznego, więc to jeszcze może nie jest taki temat na, na dziś, na ten 23 rok. Znaczy, to Może nie, nie w 100% na 23 rok, ale bardziej właśnie rok 24 czy, czy 25. Jeżeli chodzi o. Spółkę to też zauważmy, że biorąc pod uwagę same, same koszty, no to oczywiście największe koszty to jest zużycie materiałów energii i energii, i, to znaczy zużycie materiałów i energii. No i te materiały już tak mocno nie rosną. Roszną koszty energii, ale biorąc pod uwagę te koszty energii, one nie są aż tak duże. Koszty energii gazów w przypadku produkcji farb nie są pozycjami istotnie wpływającymi na, na marżowość w 2022 roku zużycie energii to było 11 tysięcy godzin, Około 15 10% udział w kosztach materiałów mają opakowania, plastik, metal, 10% rozpuszczalniki, 5% inne, inne dodatki. No trzeba przyznać, że to już e, tutaj aż tak. Aż takiego wzrostu nie ma, a jeżeli chodzi o ceny bieli na przykład, które no też mają mocny wpływ na, na wyniki, w trzecim kwartale 2022 roku odnotowały historyczny szczyt, od tego czasu systematycznie systematycznie spadają. Ceny w Chinach już w czwartym kwartale zaliczyły mocne spadki i obecnie są około 1 trzecią niższe niż rok Niż rok wcześniej. Spora część pozostałych surowców to pochodne ropy naftowej, ich ceny historycznie są w różnym stopniu powiązane z naftą. Obecnie ceny są w większości wypadków niższe niż rok niż rok temu, więc tutaj to jest, można powiedzieć, taki pewien, pewien plus, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. No i patrząc na te perspektywy na 23 rok, mówi się o tym, że właśnie mogą być te dalsze spadki wolumenów. Powrót do wzrostów może lata 24-25. Wtedy też to no, centrum logistyczne będzie dodawało do, do wyników finansowych, tutaj no, redukcji kosztów można, można w ten sposób powiedzieć, no bo te procesy logistyczne powinny, e, powinny przynieść jakąś, jakąś tutaj obniżkę, obniżkę kosztów. E, no i, e, i w 23 roku wprowadzono kolejne podwyżki cen, zobaczymy jak to się przełoży na, na, samą, e, na samą marżowość. No patrząc na samą spółkę, zauważmy, że biorąc pod uwagę wynik netto, to mamy tak spadek przychodów ze sprzedaży, to spowodowało słabszy wynik, wzrost kosztów własnego sprzedaży czyli po pierwsze, mamy spadek sprzedaży, po drugie, wzrost kosztów sprzedaży, i po trzecie, niższy wynik na działalności finansowej. I tutaj niższym wynikiem na działalności finansowej o 17,5 miliona, głównie poprzez wyższe koszty odsetek od zaciągniętych kredytów. Dlatego też spółka właśnie mówiła o tym, że dużą część zysku chce przeznaczać na spłatę. Te zadłużenia, no bo to zadłużenie w tym momencie naprawdę jest bardzo, bardzo yy, drogie. Także ten 23 rok, no dalej może być dosyć ciężki, jeżeli chodzi o samą spółkę Śnieżka, dalej może być spadek tej sprzedaży, dalej może być ta presja na marżowość, chociaż może już ten wzrost yy, tych kosztów nie będzie aż tak zauważalny jak w 22 roku. To jest na pewno duży plus, no i na pewno spółka liczy na odbicie w budowlance, w deweloperce, zwłaszcza w dru drugiej połowie 22 roku ze względu na bezpieczny kredyt 2%. To myślę, że będzie no, coś bardzo istotnego. Istotnego dla spółki, to jaki rzeczywiście ten bezpieczny kredyt 2% będzie miał wpływ na cały sektor deweloperski. Myślę, że tutaj na to trzeba najbardziej czekać, jeżeli chodzi ogólnie o sytuację spółki Śnieżka. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przekazania. Dzięki, bardzo standardowo życzę samych zysków. Cześć!